Z Ewangelii Świętego Marka, 16 rozdział. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nieść radość Ewangelii do świata. Dosłownie, nieść Ewangelię, dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. To jest zadanie uczniów Pana. To jest nasze zadanie. Jak to czynić? Przecież nie wszyscy jesteśmy duszpasterzami, kapłanami. To raczej ich zadanie, tych powołanych, tych wybranych. Tymczasem Słowo Chrystusa, choć w sposób bezpośrednio dotyczy apostołów, to jednak jest ono też wezwaniem dotyczącym wszystkich nas wierzących. Tu idzie o nasze świadectwo życia wiarą. Tak możemy głosić Ewangelię. Nie tylko chodzi o słuchanie, o bierne bycie uczniem Chrystusa, ale o życie, gdzie światło Ewangelii będzie obecne poprzez moje postawy, słowo, mój szacunek dla człowieka, gesty dobroci. Tu głosi się Ewangelia. Być apostołem na mojej drodze życia, w moim małym świecie, tam, gdzie postawiło mnie moje powołanie, tego oczekuje od nas Pan. Dziś wspominamy świętego Marka Ewangelistę, który prowadzi nas do Ewangelii, której sam jest autorem. Okazuje nam Chrystusa. Podpowiada, byśmy zachwycili się Jego nauką. Oddany Panu aż po męczeństwo, a jednocześnie do końca wierny, zaangażowany w swoje zadania, ukazuje nam, że życie dla Boga może być wspaniałym źródłem naszej duchowej siły oraz naszej dojrzałości. Tu uczymy się żyć naprawdę swym powołaniem, wiernie pełnić swoją misję, jaką otrzymaliśmy. Maryjo, z Tobą uczymy się żyć w świetle Ewangelii, przyjmować Słowo Pana, patrzeć na Niego, nosić w sercu wszystkie Jego sprawy, tak jak Ty, Matko. Różaniec pomaga nam w tym stałym byciu z Jezusem, w rozważaniu Jego tajemnic, razem z Maryją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,